ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Jolanta Śmieszkowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Na Starym Rynku, a moim oraz Państwa gościem jest Pan Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. Witam bardzo serdecznie, Panie Wójcie. Witam Państwa. Panie Wójcie, gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą i z perspektywy właśnie takich miejscowości, gdzie zatrudnienie znajduje się przede wszystkim w sektorze rolnictwa, jakie inwestycje są kluczowe dla takich miejsc? Znaczy, mówi się o naszej gminie, że jesteśmy gminą miodem i mlekiem płynącą. Może miodem to może mniej, ale mlekiem jesteśmy dużymi producentami i generalnie gro rolników, gro mieszkańców utrzymuje się z produkcji mleka. Z tym związane są inwestycje, wodociągi przeważnie. Tak się składa, że od kilku lat wodociągujemy gminę, stawiamy hydrofornie. Na dzień 30 kwietnia, pod koniec kwietnia następnego roku, wszystkie miejscowości w gminie Kolno będą zwodociągowane. Na dzień dzisiejszy mamy podpisane umowy z wykonawcami, zabezpieczone pieniądze. I ten element, jakże ważny dla rolników, jeśli chodzi o wodę, produkcję, będzie na gminie Kolno zakończony. W ostatnich latach w gminie Kolno udało zrealizować się 50 projektów na kwotę aż 10 milionów złotych. Mówimy oczywiście o środkach zewnętrznych, tak, środkach Unii Europejskiej. Natomiast same realizacje tychże projektów były bardzo pozytywnie opiniowane przez gremia regionalne i ogólnopolskie. Tak. No tak się składa, że udało nam się pozyskać przez te kilka lat prawie 10 milionów złotych. No te inwestycje, które jakby uzyskały takie pochlebne opinie na szczeblu wojewódzkim i nawet w Warszawie krajowym, to były inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej, rozbudowy budynków użyteczności publicznej, biblioteki, ośrodek kultury, remizy i tego typu budynki. Natomiast ważną rzeczą jest to, że udało nam się pozyskać również całe 4 miliony złotych na wodociągowanie gminy. Ten proces żeśmy praktycznie zakończyli. Na dzień dzisiejszy mamy podpisane umowy z wykonawcami, mamy zabezpieczone środki i do kwietnia następnego roku będę mógł powiedzieć, że gmina jest w 100% zwodociągowana. Następnym takim ważnym elementem środki, które były uzyskane, to środki z PROW-u na wyposażenie, doposażenie remiz również, czyli mówię stoły, różnego rodzaju urządzenia, telewizory, wyposażenie całe dla kół gospodyń, to też były duże środki. Duże środki żeśmy uzyskali również na oświatę generalnie, z kapitału ludzkiego, wyposażenie, też no, duże środki, musimy twierdzić, że największe w powiecie kolneńskim, żadna gmina tego nie uzyskała. A tak naprawdę ważną kwotą jest kwota 425 tysięcy złotych, które żeśmy pozyskali na początku mojej kadencji z akcesyjnego programu wspierania przyrody wiejskich. To była taka perełka, środki dane krajowe, które pozwoli nam zainicjować taką inicjatywę społeczną, integrację społeczną. Od tego się wszystko zaczęło. Spotykanie z ludźmi, zespoły, seniorzy, koła gospodyń. Stąd się wzięły później te budynki. Ta integracja społeczna, jakże ważna dla nas. Jak wcześniej mówiłem, z tego względu, że jesteśmy gminą barżonkową, nie mamy swojej siedziby, musimy po tej gminie wszędzie sobie jeździć. Nie? I od tego tak się zaczęło. W ramach tych programów, jeszcze mówię, udało się na dzień dzisiejszy kompleksowo rozwiązać temat budowy wszystkich placów zabaw przy szkole. Mamy te place wszystkie wykonane. W tej chwili żeśmy skończyli ostatnie 3 takie większe. I bardzo z tego jestem zadowolony, bo praktycznie gdzie szkoła, tam jest plac zabaw, gdzie przedszkola również te place zabaw są. Ja mówię dlatego, że podchodzimy do takich tematów kompleksowo. Nie jeden, dwa, a jak robimy to wszystkie. I teraz myślę, że nawet z tymi placami zabaw będziemy wchodzić już do miejscowości tam, gdzie koniecznie są szkoły, jeśli będą chcieli mieszkańcy i będą taką miały inicjatywę, żeby tego pilnować, wydzielić jakiś teren, to myślę, że z placami zabaw również będziemy wchodzili do miejscowości, gdzie nie ma szkół. Panie Wójcie, z jednej strony są projekty infrastrukturalne, ale też projekty, które Pan mocno akcentuje, związane z integracją społeczną. I czy te projekty właśnie integracyjne, one też powodują, że wzrasta ten potencjał, jeżeli chodzi o patriotyzm lokalny w gminie Kolno? Myślę, że tak. To jest na pewno wzrasta, dlatego dam Państwu przykład i Pani, że no kilka lat temu, żeby zrobić dożynki, czy jakoś w ogóle uroczystość, spotkanie integracyjne, trzeba zapraszać zespoły z zewnątrz. My dzisiaj do godziny 17, powiedzmy, bo ja zawsze rozdzielam każde uroczystości, każde spotkania publiczne na do godziny 17 i powyżej, bo mamy dojenie krów. Taka jest gmina, taka jest mentalność. Ale mówię, że możemy czasem te nowe na kilka godzin zapewnić poprzez swoje zespoły, występy swoich zespołów, seniorów.
No jest, to jest potencjał. Ludzie się znają, ludzie przyjeżdżają do nas, uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, w podróżynkach, w spotkaniach różnego rodzaju, w dniach gminy. No i to jest to. A czy wspomniane zespoły mógłby Pan zarekomendować mieszkańcom szeroko pojętego regionu, nie tylko gminy Kolno? Mamy kilka zespołów artystycznych. Mamy panie z Zabiela, Zabielanki. Mamy zespół Czerwieniacy. Mamy panie z Lachowa, zespół też mieszany. Mamy zespół Dużynkiersi. To są młodzi ludzie, którzy grają od roka, po wszystko, wszystko zagrają. I bardzo mnie to cieszy, bo z początku graliśmy dla siebie. A teraz wychodzimy na zewnątrz, bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach, uzyskujemy nagrody, no i promujemy tę gminę i jej mieszkańców na zewnątrz. Panie wójcie, gdy patrzymy na Polskę, to doświadczamy często takiego wrażenia, że istnieje olbrzymi podział na miasto i na wieś. I te negatywne zjawiska, które bezpośrednio dotyczą wsi, to między innymi likwidacja szkół, ale także likwidacja sektora związanego bezpośrednio z kulturą. A jak wygląda sytuacja w Kolnie? Czy szkoły były likwidowane? Jak działają instytucje kultury? W tej kadencji żeśmy zamknęli jedną szkołę, szkołę w Filipkach Dużych. I żeśmy przenieśli gimnazjum z Jeglinek do szkoły w Lachowie. Tam mamy w tej chwili obiekt wyremontowany. No brakuje nam jeszcze tam stołówki, kilku pomieszczeń takich socjalnych, ale obiekt jest w takim standardzie, że przyjęliśmy tych uczniów z tamtych szkół i myślę, że wszyscy są z tego zadowoleni. Panie wójcie, będzie Pan ubiegał się o reelekcję. Jakie wyzwania stoją przed gminą Kolno? Powiem, że mam jeszcze na tyle siły i energii, że będę ubiegał się o trzecią kadencję na tym stanowisku, dlatego że chciałbym jeszcze pewne rzeczy dokończyć. Między innymi ta woda, które chciałbym, to mówię, zakręcić ten albo otworzyć ostatni kran z tą wodą jeszcze w kwietniu następnego roku. Mówię, mam jeszcze tematy ze szkołami. Generalnie to, żeśmy szkoły zamknęli, to jeszcze za mało. Teraz pracujemy nad obniżeniem kosztów utrzymania tych szkół. Stawiamy piece, drugie alternatywne, z ogrzewaniem na groszek. Chcemy wykonać termomodernizację. Jeszcze na tych obiektach, żeby jeszcze zejść z kosztów. Tutaj mówię, cały czas infrastruktura drogowa, ale to jest jedno, ale nowa perspektywa finansowa niesie również dużo środków innych na integrację społeczną. Ja zawsze mówię, nie tylko budujemy, robimy, inwestujemy, a również dbamy o integrację społeczną. Chciałbym z tych środków też skorzystać, tej społeczności coś przedłożyć, bo naprawdę, jeśli chodzi o inwestycje, pieniędzy jest naprawdę dużo. Bo jak ja to mówię, Unia dała nam wybudować pewne obiekty, coś zrobić, a teraz zrobi wszystko, żeby da nam pieniądze, żeby wtłoczyć tam życie. Wtłoczyć tę integrację, jakiś taki społeczny rozwój. Jak ja to mówię, te cztery ściany dają coś wyjątkowego w każdej miejscowości, jak są. Panie wójcie, mówił Pan o nowej perspektywie unijnej do 2020 roku. Ona zakłada między innymi duże wsparcie dla przedsiębiorców. I czy planujecie Państwo również w gminie Kolno uruchomić miejsca pracy poza właśnie tym sektorem rolnictwa? Znaczy, tak się składa, że my jako gmina nie mamy może dużego wpływu na zmniejszenie bezrobocia, tak? No cóż, tutaj poprzez właśnie tak aktywizację środków zewnętrznych, poprzez te działania kulturalne w tych jednostkach być może dwie, trzy osoby takie zatrudnienie znajdą, tak? Natomiast jeśli chodzi o produkcję, o zakłady, no my staramy się stworzyć jakieś warunki, czy odnośnie obniżenia podatków, nie mamy akurat swojej strefy jako takiej gospodarczej, ale ma jej akurat miasto Kolno. Bo mówię tu, w zasadzie tę rozmowę powinien zacząć od tego, że jesteśmy gminą największą w powiecie i różnimy się tym od innych gmin, że w środku mamy miasto Kolno. Jesteśmy tak zwaną gminą obarzonkową i w zasadzie centrum przemysłowe, produkcyjne, handlowe dla naszej gminy jest zawsze miasto Kolno. Więc tutaj, a wiem, że ten samorząd taką strefę stworzył, próbuje ściągnąć inwestorów zewnętrznych, w czym mu pomagamy i zachęcamy wręcz, żeby właśnie tworzyły się zakłady i miejsca pracy, bo wtedy skorzystają nie tylko mieszkańcy Kolna, ale również mieszkańcy gminy Kolno. A gdyby Pan miał wskazać na podstawowe bariery związane z możliwością rozwoju samorządów, to jakiej natury one są? Znaczy, ja uważam, że w tej chwili państwo trochę się nie reformuje i samorządy zostały samym sobie. Tutaj kwestia edukacji, jakichś rozwiązań, pomocy. Po prostu państwo od nas coraz więcej wymaga, nie dając nam w zamian środków, żeby tymi tematami się zajmować. My kosztem wielu innych rzeczy, kosztem inwestycji drogowych czy innych infrastruktury, musimy robić rzeczy inne, no ale niestety takie są przepisy i musimy do tego dostosować. A czy odczuwacie negatywne skutki związane z przejmowaniem rozmaitych zadań publicznych? Samorządy jednak coraz częściej są odpowiedzialne, chociażby ustawa śmieciowa.
Znaczy generalnie w ogóle zwiększamy, widzimy takie zwiększenie zatrudnienia, wzrost biurokracji, co mi się osobiście bardzo nie podoba, nie podoba się mieszkańcom. A co odnosi ustawy śmieciowej, to była jedna z trudniejszych ustaw do wprowadzenia w życie. Jak ja to mówię, rząd sobie wymyślił i kazał wójtom, gminom wprowadzić to w życie. Tak się składa, że u nas wyszło akurat dobrze z ustawą śmieciową, żeśmy podjęli pewne kroki, jakby założenia z RATO słuszne, przyjmując na przykład zbieranie śmieci od tony. W tej chwili mamy śmieci najtańsze w powiecie kolneńskim. Ja na dzień dzisiejszy rozpisałem przetarg. 30 października okaże się, jakie będą nowe stawki na następne 2 lata. I mimo obaw mieszkańców własnych, ta ustawa z początku budziła duże kontrowersje, a na dzień dzisiejszy myślę, że wprowadza ład i porządek. I ludzie to zaakceptowali i myślę, że jest to dobry ruch, w dobrym kierunku. Panie wójcie, gmina Kolno jest, jak pan sam mówił, gminą dość dużą, ale to ciągle pewna mała społeczność, w której wszyscy się znają. Jakie pan ma relacje z mieszkańcami tej gminy, z jakich środowisk pan się wywodzi? Z tego co rozumiem, kredyt zaufania 2-krotny to już jest pana duży sukces. Tak się składa, że ja jestem rodowitym mieszkańcem gminy. Moi rodzice pochodzą z gminy. Ja mieszkałem też na wsi wcześniej, później żeśmy się z rodzicami przeprowadzili do miasta Kolna, czyli ja kontakt mam cały czas. A druga sprawa to zawodowo związany jestem z gminą praktycznie 30 lat. Na drugi rok będę miał 30-lecie, więc tutaj zaczynam pracę w Urzędzie Miasta i Gminy przed podziałem jeszcze, jak było miasto i gmina. W międzyczasie 6 lat byłem dyrektorem zarządu dróg, no i wróciłem do tej gminy. Mówiłem, że wrócę i wróciłem i tutaj drugą kadencję tę funkcję pełnię. Znam wszystkich. Znam te społeczności i powiem, że bardzo udzielam się społecznie, bo praktycznie jestem tam, gdzie mnie proszą. Nikomu nie odmawiam i myślę, że to mieszkańcy to doceniają, widzą, bo nie da się zarządzać gminą siedząc za biurkiem. Trzeba być wśród ludzi i być z nimi. Jak ja to mówię, jestem z wami, słucham i dla was robię albo robimy razem. Dziękuję panu serdecznie za dzisiejszą rozmowę, a moim państwa gościem był pan Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.